Tylko 260 km dzieli wszystkich, którzy nie boją się wysokości i chcą poczuć nieco adrenaliny, spacerując po najdłuższym w Europie wiszącym moście. A taką nową atrakcję oferują nasi południowi sąsiedzi. Jest to nowość, która się znajduje na Dolní Moravě. Dolní Morava jest pod szczytem Śnieżnika Klockiego. Jeżeli pojedziemy z miejscowości Kłodzko na południe, jest to około 50 km. I tutaj został zbudowany najdłuższy na świecie most wiszący. Nazywa się Sky Bridge 721. 721, dlatego że długość tego mostu wynosi 721 metrów, jest na wysokości 95 metrów. Możemy do tego mostu dojechać kolejką, możemy powrócić kolejką, albo możemy zejść na trasę edukacyjną. Trasa edukacyjna jest w języku polskim, jest to 10 tablic, które mówią nie tylko o przyrodzie, ale o całej historii. Jest to opowiadanie 16-letniego chłopca, jak tam przeżyło i jak właśnie to życie w tych górach wyglądało. Tylko powiem, dla wszystkich chętnych do odwiedzenia tego mostu, warto, żebyście sobie kupili bilety online'owo przed wjazdem. Oczywiście dał się kupić na miejscu, ale przy takim moście jest też ograniczona liczba osób, która może wejść i mogłoby się zdarzyć, że będziecie chcieli wejść, ale już nie będzie miejsca. Co jest ciekawego, idziemy po moście, 95 metrów na wysokości, pod nami tylko kratka, żebyśmy widzieli i trochę adrenaliny zażyli i most jest jednokierunkowy, także się nie wracamy, nie mijamy, ale idziemy z jednego punktu początkującego na punkt końcowy.